Tak można? Tak. Moja się zgubiła w tym, co miałem mówić. Że mam nadzieję, że nikt nie wyjdzie, jak to miało miejsce w Policach. Chociaż kiedy rozmawiałem z Tomkiem na ten temat, to powiedział, że chciałby, żeby ktoś się obraził i wyszedł. To taki skandal przecież na pewno napędza koniunkturę kulturową zwłaszcza. Ale te nasze spotkania autorskie, nasze w znaczeniu współczesne, są takie grzeczne. Nikt nie rzuca pomidorami, nikt nie rzuca zbukami występujących, jak to miało miejsce na przykład w szekspirowskim Le Globo. Wszystko jest takie ładne, piękne. Znaczy też będzie ładne, piękne, chociaż tak jak powiedziałem, 18+. Dobrze, koniec tego przydługiego, choć jak na mnie to i tak krótkiego wstępu i chciałbym przedstawić Państwu i słów kilka powiedzieć o tej, nie oszukujmy się, piękniejszej części naszego poetyckiego duetu, o poetce z Gdańska Eli Woniznik. Ostrożnie ze mną, bo jeśli mnie zanadto zmęczycie, to ja zbudzę się i wszyscy znikniecie. Ty tak się znikniesz. A może to nie sen? Rzeczywiście ja zwariowałam. I może wcale tu nie stoję i nie mówię, a w rzeczywistości leżę w jakimś szpitalu i gestykulując majaczę, że tu stoję. Któż wie, co mogło mi się przytrafić. Może kula uszkodziła mi mózg, albo wybuch. Może znudziłam się, już nie mogłam więcej. A może kazali mi, posłali mnie, zmusili mnie do czegoś, czego już nie wytrzymałam? Nie. Nie ma rzeczy, która by nie mogła mi się przytrafić. Wszystko i więcej niż wszystko jest możliwe. Dobrze, ale przypuśćmy, że nie znajduję się w szpitalu i że nic anormalnego mi się nie przytrafiło. A jednak w ilu szaleństwach już brałam udział? Nasuwa się proste pytanie. Czy ktoś, kto w ciągu paru lat pełni funkcję szaleńca, nie jest szaleńcem? Ale ci, którzy zmuszali mnie do popełniania czynów szalonych, zabójczych, a także idiotycznych, tak, rozpasanych. Przecież oni także byli rozsądni, trzeźwi, zrównoważeni. Przyjaciele, towarzysze, bracia. Tyle zdrowia. Tak chore postępowanie. Tyle rozsądku, a jednak tyle szaleństwa. Tyle ludzkości, a jednak tyle nieludzkości. I cóż z tego, że każdy z nas poszczególnie biorąc jest całkowicie zdrowy, rozsądny, zrównoważony, jeżeli wszyscy razem jesteśmy jednym ogromnym szaleńcem, co swórę tarza się, ryczy, wyje, naprzód pędzi na oślep granice własne, przekraczając i wyrywając siebie z siebie. I cóż z tego, że jestem spokojna, to jednak poza mną błądzę na ciemnych, dzikich przestrzeniach, na nocnych obszarach jakiejś bezgraniczności się oddaje. Jak ty to teraz nazywasz? To utracone lewicą, psychozą, załamaniem? Jak ty to teraz nazywasz, to utracone bólem, pamięcią? Pytam. W pauza, kiedy serce staje mi nawijało lub czarno. Jak to się teraz nazywa, to utracone? Ciszą? Brakiem odpowiedzi. Teraz mówię już Państwa oficjalnie powitać w liczbie nogi. Witamy Państwa ciepło i serdecznie. Ewa Woniznik. I Zbigniew Wojciechowicz.
Dobrze, myślę, że teraz już mogę parę słów o Ewie powiedzieć. Tylko sobie wezmę ściągę. Ewa urodziła się, jak widać. O wieku nie powinno się kobiety mówić, w związku z tym powiem, że urodziła się w Więcborku w styczniu, w drugiej połowie XX wieku. I to niech Państwu wystarczy. Całe swoje jednakże nastoletnie życie przeżyła w Sępólnie Krajeńskim, skąd wyjechała do Gdańska, gdzie mieszka do dzisiaj. Pracuje jako sprzedawca księgarz w jednej z renomowanych firm wydawniczych, której nazwy nie wspomnimy, bo ta audycja nie zawiera lokowania produktu. Skończyła w tymże Gdańsku filologię polską, filologię rosyjską. Z tej drugiej się obecnie doktoryzuje. Prawdą jest to tak. Jeszcze tak. Mikrofon masz włączony? No mam. Działa? Teraz tak. Działa. Ewa jest przed tak zwanym debiutem książkowym, ale nie znaczy, że jest debiutantką, bo ma na swoim koncie troszkę wydań różnych swoich wierszy. I tutaj Państwu to pozwolę sobie odczytać. Bliza, literatura Maria Bielarus. Wytłumacz się z tego. Ale z czego masz? No z tej Białorusi. To się zaczęło tak, że szukałam swoich korzeni, bo ponieważ mój tata urodził się na Białorusi i okazało się, że w Mińsku mieszka poeta tłumacz, który o dziwo ma tak samo nazwisko jak ja. I on zdecydował się przetłumaczyć kilka moich wierszy, które właśnie w literaturnej Białorusi były przetłumaczone i opublikowane w 2011 roku. Ale poza wierszem też coś tam było, tak? Nie, wywiad jeszcze był, ale to było w innym czasopiśmie. A ty nie masz tego. Dobra, to była literatura i mastactwa. Cokolwiek to znaczy, nie wiem co to znaczy. Matactwa chyba. Mastactwa. Mastactwa, dobra. Sam mataczysz. No, w autografie, w fabulariach, w Akancie całkiem nowe wydanie. Przedwczoraj wyszło. Tam był artykuł i wierszyk jeden. Tylko wierszyk. Artykuł zamówiony jest dopiero. Artykuł będzie w następnym. Nagrody Choińska Nos Poetów, Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jastrzębskiej i taka mała broszurka Czas teraźniejszy niesumienny. Powiedz coś o niej więcej. Nie przyniosłem jej dzisiaj, bo bym prosił, żebym tego nie robił. Muszę o tym mówić. Tak, musisz. Dobra, ponieważ był kiedyś taki konkurs, chyba... Ja nie pamiętam, w którym to było roku. W 2010 albo 2011 był organizowany w Gdańsku konkurs z okazji Dnia Kobiet, konkurs jednego wiersza. I tam mogły wziąć udział tylko kobiety. No i tak się jakimś dziwnym trafem złożyło, że zdobyłam pierwsze miejsce. To było chyba pierwsze z takich poważnych wyróżnień dla mnie. I nagrodą właśnie było wydanie tomiku poetyckiego, który potem przekształcił się w arkusz poetycki, bo wydawca, który miał mi to wydać, okazało się, że już w wydawnictwie nie pracuje, ale się zobowiązał, no to tam jakaś broszurka wyszła. No i jest. A który wierszem grałeś? Gramatyką współczesnych rozstań. Dobrze, przeczytasz potem. Już? Nie. Jeszcze nie. Nagroda Burmistrza, konkurs literacki 2011, drugie miejsce w konkursie notackim przy 14-letnich. Nie 14-letnich, 14. 2012. 14 lat ja miałam. Wyróżnienie Ogólnopolski Konkurs Poetycki w 2015. Stypendystka miasta Gdańska w dziedzinie kultury. Wczoraj. Tak, i stypendystka Uniwersytetu imieniem Puszkina w Moskwie. Tutaj się zaśmiałem, ponieważ podczas jednego z ostatnich spotkań ktoś zapowiedział, że jesteś stypendystką Uniwersytetu imieniem Pusznika, tak? Tak. Słuchaj, Pusznik Okruszyk. Pusznik Okruszyk. Cóż jeszcze? Trzecie miejsce w konkursie jednego wiersza. To 2012. Potem pojawia się jeszcze tych konkursów jednego wiersza parę. Jak to się dzieje, że jak ty się pojawiasz na konkursie, to zawsze wygrywasz? A to zależy, kto jest w jury. Kto jest w dzisiejszym, przepraszam? Znaczy tutaj chciałbym słów kilka powiedzieć właśnie o poezji Ewy, bo
Z tego też wynika chyba to, że ona te konkursy jednego wiersza wygrywa i nie wygrałem nigdy żadnego konkursu tak naprawdę. Jak to, ale zdobyłeś trzecie miejsce w konkursie Ukraińska Nadzieja. Trzecie to nie jest pierwsze, tak? Ale ja też nie zawsze miałam pierwsze, od czegoś się zaczynałem. Ja nie zawsze miałem trzecie, czasem miałem drugie. Wynika to z tego, tak sobie myślałem ostatnio, przygotowując się do tego spotkania z Państwem, że wiersze Ewy są bardzo wyraziste, bardzo takie mocne i bronią się pojedyncze w sobie. Ja kiedy pracuję nad jakąś książką, to staram się raczej pisać coś w rodzaju suity poetyckiej, tak bym to nazwał. I potem, kiedy muszę wybrać coś z tych wierszy, żeby zaprezentować, to jest duży problem. A ty masz... A ty wiesz, że każdy jest osobny po prostu. A mogę coś powiedzieć? Nie. Bo powiedziałeś, że kiedy pracujesz nad książką, tylko że ty wypracowałeś już dwie książki w porywach do czterech, a u mnie po wielu, wielu latach tworzy się pierwsza. Poznałem cię w 2011 roku. Wtedy zacząłeś pracę nad książką. Tak? Tak. Książka niedługo ma wyjść drukiem. No, wtedy też miała niedługo wyjść i tak cały czas niedługo wychodzi. Dobrze, ja swoją drugą książkę wydałem w 2010 i wyjdzie następna dopiero teraz w styczniu. Ale ty jesteś trochę starszy ode mnie. Musiałeś po prostu. Dobrze, do poezji Ewy jeszcze wrócimy, a ja bym chciał jeszcze teraz, żebyś przepraszam. Żebyś przeczytała swój sztandarowy wiersz. Bo zazwyczaj wiersz, z którym twórca jest kojarzony, zostawiony jest na koniec programu, jako gwóźdź do trumny. Do trumny. Tak. A ja chciałbym, żeby było tak jak u Hitchcocka, że zacznijmy od trzęsienia ziemi, a potem będzie już coraz gorzej. Bo Maria Magdalena pisze list, powstał w 2011 roku, jeśli pamiętam, tak? Tak. Więc troszkę czasu minęło i od tamtej pory udało ci się, cudem jakowymś, kilka jeszcze fajnych rzeczy napisać. Więc niech będzie to Maria Magdalena, potem jeszcze zapytam cię o coś w związku z tą piosenką. Z tą piosenką, tak. Z tym wierszem. Tak. Nie cierpię tego wiersza, ale dobra. Wiersz poprzedza motto z Ewangelii Świętego Jana. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Maria Magdalena pisze list. Kochana mamo, na początku wyznam ci, że wpływ wysokoprocentowych emocji sprzyja popełnianiu grzechów bez wstydu. Przeproś za to Ojca Boga i pozdrów w moim imieniu, bo długo nie mieliśmy kontaktu. Czy on jeszcze wierzy w swoje istnienie? I nie mów tacie, że znów poległam pod innym kolegą, ślubując mu miłość, wierność, i że go nie opuszczę aż do rana. Przecież ty także poddajesz się kolorowym manipulacjom wirtualnych przywódców chrystusopodobnych, jak ja pozytywnie nastawionym penisom. A na sam koniec pochwalę się, że nie jestem jawną grzesznicą. Swe popisowe numerki rozpoczynam o zmroku, a kończę poranną modlitwą o dojście na tron wiecznej fizjologii. Po wszystkim umywam ręce. Kochana mamo, wkrótce się spotkamy w sądzie bez apelacji ostatecznym. Boże mojej matki. Boże mojej matki, nie darujcie tylko jedynego tego, że ciebie nie ma, a jesteś tak potrzebna. Rzucam papierosa, choć kierowcy linii całkiem podmiejskiej, jakoś obojętne, dokąd chcemy jechać, po co skąd, kiedy czym i za jaką cenę, a bilet kosztował 30 srebrników do stacji z napisem w ożółkłym Golgota. Miałem sen, ktoś mój portret zawiesił na drzewie, padał deszcz, potem pękł.
palcem w szybie. Mijamy stacje i zakręty, tak się dłuży w tej podróży, jakbyśmy do nieba. Rżną w karty żołnierze, piją będzie bieda, Chytrus Chrystus się przysiadł, fałsz widem przewija, znów handel mu się udał. Stare ciuchy sprzedał, więc się cieszy, choć od rana coś kłuje go w krzyżu. Zapomniany autobus do stacji Golgota raptem staje, z kół uciekło ze świstem powietrz. Dopijamy Chrystus, klnie na swego Ojca, w twarz od Niego dostaje. W dół spada po stopniach brudny autobus do stacji Golgota. Ukradkiem zerkam przez Judasz przedarty palcem w szybie. Mijamy stacje i zakręty, tak się dłuży w tej podróży, jakbyśmy do nieba. Incydent ten zwykły, ubarwiając apokryfem, w brukowej gazecie jakiś żur, jakiś pismak, a dworny poeta, by nie godził się czytelnik. Tłusty przy obiedzie jutro Chrystus się doigra, zawiści na krzyżu, może za to, że Piłata w pokera oszwalił. Nie pojedzie nikt na Golgotę, na pogrzeb pójdą wszyscy, potem stypa. Będzie trochę zabawa. Brudny autobus do stacji Golgota. Ukradkiem zerkam przez Judasz, przetarty walcem w szybie. Mijamy stacje i zakręty, tak się dłuży w tej podróży. Brudny autobus do stacji Golgota. Zerkam przez Judasz, przetarty palcem w szybie. Mijamy stacje i zakręty, tak się dłuży w tej podróży, jakbyśmy do nieba. Ktoś wyszedł, bo mu się nie spodobało. No ja może teraz mam trochę czasu, to powiem. Zbigniew Wojciechowicz urodził się w 1970 którymś roku. Ja nigdy tego nie pamiętam. Wtedy jeszcze Polska była na kartki, a mnie jeszcze nie było. Skończył technikum rolnicze. Musisz, nie? Muszę, tak. Ale nie powiem dzisiaj, że masz uprawnienia na ciąg. Nie powiedziałeś. Tak. I jest tak. Jest nauczycielem w gimnazjum, jest polonistą, informatykiem, etykiem. Kim ty jeszcze jesteś? Podróżą. A wiedzą, tak, ja też. No, oprócz pisania wierszy, a pisze ich bardzo dużo, ja nie wiem jak on to robi, jeszcze wędruje po górach i zdobywa szczyty. Prawie szczytuje. Szczytuje, tak. Publikował i teraz słuchaj, bo zapamiętałam. Się przygotowałaś, chociaż zdobyłeś kartkę, tak? Znowu. Nie mam kartki. W Blizie, w Toposie, w Pograniczach, w Portretach, w Nowej Okolicy Poetów, w kilku antologiach polickich, czyli w Policach, tam gdzie mieszka. Ile ich było, tych antologii? O, tak dużo, że nie zliczysz. Szczęśliwi antologii nie liczą. Jeżeli chodzi o konkursy, to między innymi było to wyróżnienie w Chojnickiej Nocy Poetów. Na pewno po 2012, bo w 2012 byłam ja, a to było później. I jeszcze trzecie miejsce w konkursie poetyckim Ukraińska Nadzieja. Ale z wiadomych mi źródeł dostał trzecie miejsce tylko dlatego, że
Ukraińcy mieli mieć pierwsze i drugie. Aha, i jeszcze ważne, też to pamiętam, w programie drugim Polskiego Radia Wacław Tkaczuk prowadził audycję, gdzie aktorzy czytali jego wiersze. Dobrze powiedziałam? Tak, w końcu powiedziałeś. Dobrze, to teraz przeczytaj jakiś swój sztandarowy wiersz. Antologię minęłaś, no ale dobra. Jaką antologię? Aha, jeszcze poeci dla Tybetu, tak? Tak, jeszcze Amnesty International. I Amnesty International, no dobrze, bo ja tak skromnie. A niech ktoś przeczyta. Zburzę scenariusz. To ja mam zanieść, czy ty zanosisz? Ja zabiorę. No rusz się. Którą kartkę Państwo wybierają? Idź na całość. Nie, trzech nie dam na raz. Jest którą? No tak, ale którą. Tylko z jednej wybrać? Strony. Takie trochę krótkie się, nie wiem. Może tę swoją kartę jakąś daję. Już było? Nikt cię tak nie potrafi jak ja. Mi się zaczął skończyć. Następne będą dłuższe obiecaje. Napisane jest. My dzisiaj wydaliśmy o drogę pana, który nie słyszy na przykład. I nie udzielił odpowiedzi. Już, nie chodź się. Kto mi chce dać okulary? Ja. Ładnie w okularach wyglądam, ale usiadłem ostatnio na swoich okularach, więc... Przynajmniej intuicyjnie. Stwórz coś. Dobrze, że to nie jest ten wiersz z kartki, bo tego bym absolutnie nie przeczytał. Rzucam cię z górnej półki, żebyś uwierzył, jak nisko można upaść. Chwała na wysokości, a na ziemi piekło. A wracając jeszcze do tej piosenki, o tym Cewa mówiła, że ktoś wyszedł w jej trakcie, w trakcie, to napisał do mnie ten ktoś w tym wiadomość, że nie spodobało mu się jedno zdanie w tym tekście. Że jutro Chrystus się doigra, zawiśnie na krzyżu, pewnie za to, że Piłata w pokera oszwapił. I spytałem, dlaczego się nie spodobało, bo jest niezgodne z wersją biblijną. Reszta była zgodna tekstu, rozumiem. Jurek siedzi, ja mówiłem, że mamy księdza poetę, który z pewnością się nie obrazi, nie wyjdzie. No, ja nie wiem. Dalej, blasty więcej drzew. Jestem mocny. W czym? Stopery policzy. To może ja jeszcze coś powiem. My z drugiej połowy XX wieku, rozbijający atomy, zdobywcy księżyca, wstydzimy się miękkich gestów, czułych spojrzeń, ciepłych uśmiechów. Kiedy cierpimy, wykrzywiamy lekceważąco wargi. Kiedy przychodzi miłość, wzruszamy pogardliwie ramionami. Silni, cyniczni, z ironicznie zmrużonymi oczami, dopiero późną nocą, przy szczelnie zasłoniętych oknach, gryziemy z bólu ręce. Umieramy z miłości. Małgosia Hila, tak? Mówcie. Na koniec mówiłem wszystkie aktorów. A to moje akurat to, co teraz robię? No właśnie, tak więc nie tylko to jest. Trzeba szanować Hila. A to z taką specjalną dedykacją dla księdza, który jest mocny. Zna się na poezji. Ojcze, nasz któryś jest w skrzyni telewizora. Świeć się imię Twe teraz i nad radem. Kiedy rodzina zmęczona opadnie z sił, wysięgnąć Boga
Gazeta z programem. Ludzie nie śpią, czuwają na blado niebiesko, na lunatyczną, narkotyczną bladość ekranu. Ze strzykawką pilota w dłoni, ściśniętą w hipnotycznym skurczu. Ludzie nie śpią. Panie Boże telewizorze, zmęczenie adoracją, prosimy nad ranem o chwilę wytchnienia, odwodni powietrza, dwa kęsy jedzenia, dwa kałusty są o zaległą kolację. Ludzie nie śpią, czuwają na blado niebiesko, na lunatyczną, narkotyczną bladość ekranu. Ze strzykawką pilota w dłoni, ściśniętą w hipnotycznym skurczu. Filmu naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść chwilę wahania nad wyborem programu. I nie puść nas z chmurami realnego życia, ale zbaw nas od niego, daj nam sztuczny banał! Ludzie nie śpią, czuwają na blado niebiesko, na lunatyczną, narkotyczną bladość ekranu. Ze strzykawką pilota w dłoni, ściśniętą w hipnotycznym skurczu. Ludzie nie śpią. Pilocie Boże, stróżu, wiesz, ty zawsze przy mnie leż, rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Ze strzykawką pilota w dłoni, ściśniętą w hipnotycznym skurczu. Ludzie nie śpią. Wtrąciłaś mi się wcześniej, miałem cię zapytać o coś. Po Marii Magdalenie, bo to jest taki dość, mimo że twój sztandarowy niby wiersz, to jednak dość nietypowo, bo bardzo długi. Pisujesz zazwyczaj wiersze krótsze, nawet przyzwyczaiłem się do tego w ten sposób, że kiedy ostatnio przesłałaś mi swój wiersz podzielony na trzy zwrotki, to powiedziałem, że ten trzeci mi się najbardziej podobał. To pisze. Czemu nie udało ci się skrócić tej Marii Magdalenie? No, ona się strasznie lecze. Nie piszesz takich wierszy. Skąd pomysł? I może inaczej, jaka jest geneza, jaka jest przyczyna powstania tego wiersza? Bo to jest nietypowe dla ciebie jednak tekst. Wiesz co, ja bardzo błaha przyczyna, ponieważ... Ja nie wiem, ja piszę wiersze tak impulsywnie, nie mam metody. I to jest tak... Nie wiem, przeważnie piszę gdzieś na dworcach, w pociągach, nie wiem, w łóżku, gdzieś tam w nocy się obudzę i nagle coś zapiszę. W tych pociągach sobie wyskakujesz? Raz tylko wyskakiwałam. Oknem? Nie, drzwiami, ale był bardzo wysoki pociąg, bo to nie było w Polsce i jeszcze zabrakło peronu dla najtańszej klasy, więc no, wyskakiwać musiałam. Buty mi się złamały i buty mi pękły i telefon się rozprysł na cząstki i no, taka cała długa historia. Straciłam kontakt z rodziną, mam urodziny. No, ale bardzo fajna przygoda. A jeżeli chodzi o pisanie, ja nie wiem, dlaczego tak z tą Marią Magdaleną tak wyszło. Kiedyś mama mi powiedziała, bo ja go napisałam w 2011, o tym już mówiliśmy. Mama mi powiedziała, dla wszystkich piszesz wiersze, dla taty napisałaś, dla cioci napisałaś, dla kogoś tam jeszcze napisz dla mnie. A ja nie umiem tak na zawołanie. Dla cioci napisałaś to zawołanie? A bo ona zmarła wtedy, no to napisałam. Znaczy najpierw zmarła, a potem napisałam, ja nie chciałam jej uśmiercać. Myślałam, że zmarła w wiersz. Nie chciałam uśmiercać nikogo, nie daj Boże. Nie. I było kiedyś tak, że siedziałam sobie w Czechy na dworcu i nagle coś mi w łeb trzasnęło i napisałam ten wiersz. On powstał w 10 minut, chociaż ja tam mam napisane, że od maja do czerwca, bo tam potem chyba jedno słowo zmieniłam. Mama przeczytała ten wiersz, no to przez miesiąc była cisza, żadnego telefonu, żadnego SMS-a.
Może też wyskoczyła z pociągu i straciła telefon. Kontakt z rodziną. Się urwam. Nie mam recepty na wiersz. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo właściwie jak to, o co pytałeś? O genezę powstania już powiedziałaś. I o krótkość wiersz. Aha, krótkość. Czemu taki długi? Nie wiem, dlaczego taki długi. Rozpisałam się. Miałeś dużo czasu do pociągu jeszcze. No, za jakąś godzinę. Ale powstał 10 minut, więc to w ogóle absolutnie. Się nudziłaś na to przez 50. No. Dobrze. Dziękuję. Proszę. Jeszcze jakieś pytania? Czy... Na razie nie. Założę sobie na to. A bo w ogóle ja zapomniałam powiedzieć, a to było istotne, że Zbyszek wydał już 2 tomiki wierszy, czyli Anioły Bliźniacze w 2008 roku oraz Orwo w 2010. I teraz w druku jest Dulszczyna, która pojawi się na początku przyszłego roku, czyli w styczniu. W styczniu jest na początku. Już w projekcie jest też tomik Przeproś, który pewnie też się niedługo pojawi. Jeśli ktoś się zgodzi, bo jest taki dość kontrowersyjny. Dwa wydane tomiki już będzie można dzisiaj kupić w cenie Anioły 10 zł, Orwy 15, można negocjować. Mówiliśmy się najniższą cenę. No to jest najniższa cena, no, przepraszam. No. Wszystko drożeje w tym kraju. Dobra, i ja mam do ciebie pytanie. Słuchajcie. To tak, bo zarówno w części wierszy z Aniołów Bliźniaczych, jak i w Przeproś, czyli w najnowszym tomiku, adresatką jest kobieta. Tylko, że pojawia się różnica między, i tu cytuję, będę czekał, aż wsuniesz się cicho w zamglony kształt, a będziesz jeszcze jutro, czy znikniesz, jak te poprzednie, nie zostawiając nawet numerka, który zrobiliśmy. I skąd się ta różnica bierze? Zmienił się twój stosunek do kobiet, czy po prostu piszesz o tej samej relacji za pomocą innych środków? Czy zmienił się stosunek do poezji przede wszystkim? Anioły Bliźniacze, książki, które za którą nie przepadam, zresztą wiesz o tym, to mi się bardzo podoba. Znaczy ja lubię ją tylko z jednego względu, że wiersze z tego tomiku podobają się kobietom, co mnie bardzo cieszy. Ale odciąłem się już od tamtej poetyki, takiej troszkę baczyńskiej, tak bym ją nazwał. Czy się zmienił stosunek do kobiet? No nie wydał takie rzeczy. No nie publicznie. No proszę cię. Dobrze, zmienił się stosunek podmiotu lirycznego do kobiet? To już lepiej. Tak, stosunek podmiotu lirycznego do kobiet się zmienił drastycznie. Między rzeczywiście książką Anioły Bliźniacze, za chwileczkę kilka wierszy państwu przeczytam z tej książeczki, a względem książki Przeproś, którą wstąpiliśmy na koniec, żeby państwo już zrozumieć całkowicie, bo nie jest łatwą w odbiorze książką, o czym się przekonałem wczoraj dopiero, ale to tam państwu powiem. Ja tu nawet przygotowałem się, mam takie kolorowe karteczki. Tak naprawdę Anioły Bliźniacze składają się z 3 cykli poetyckich. To są Moje Anioły, Odeszły Powracające oraz Wisze. Moje Anioły powstały w Malignie. Nie żartuję, naprawdę. Przechodziłem wtedy bardzo ciężką chorobę i temperatura nie schodziła poniżej 40 stopni przez wiele dni i w takim stanie ten cykl powstał. Klisze natomiast to cykl taki do best-of, jak to dzisiaj pan Jacek powiedział. To wiersze zabrane z wielu, wielu lat, czasem nawet niektóre z czasów technikum rolniczego. Jak ciągnikiem jeździłeś? Tak, ale starałem się z tego stworzyć jakiś taki zwarty pomysł. Myślę, że mi się to udało. Moje anioły, anioł stróż. Też jestem ślepy. Patrzy mi ciągle na ręce. Śledzi, notuje, wyciąga wnioski. Dowodzi, donosi. Kabluje w radnie do najwyższej instancji. Daj odetchnąć. Jak cień przerwiony do pięt, zaciera ręce, wychyla się zza rogu, zerka z zacierankiem. Nagrywa, filmuje, szpieguje. Anioł stróż jego macie. Anioł Górski. To chyba najdłuższy mój wiersz w ogóle, jaki napisałem.
Drewniany anioł wypuścił pędy i zapuścił korzenie w kącie kaplicy. Wrócił w drewnianą podłogę. Przez dziurawy dach zagląda słońce i deszcz. Łza za łzą rzeźbi nowe kształty w zmęczonym drewnie. Poprocie już dawno przekroczyły wróg. Wsunęły się na klęczkach do pierwszych ławek. Milczą. Konfesjonał odchylił się od spróchniałej ściany, by zrobić przejście leśnej faunie. Na chórze ustawiły łasice. Ani myślał śpiewać. Przy ołtarzu między deskami podłogi nieśmiało wyrosł młody Bóg. Są więc wszyscy, spróchniały anioł, rozpoczyna mszę. Czy z odeszłej albo powracającej? To jeden z tego cyklu. Lubię dotykać krzesła, na którym siedziałeś. Głaskać ciepło owarcie i ścierać rosę z poręczy. Wypełniać twym siedzącym kształtem pustkę pokoju. Noszę ją ze sobą po mieszkaniu, jakbym szukał miejsca, w którym narodzi się na nowo twój oddech i spojrzenie. I jeszcze dwa wierszyki z klisz. Klisza o zapachu szkła. Widzę cię przez palce, jak rozpaczliwie łyskasz ziarna dni, jak podnosisz uważnie i badasz pod światło, szukając zielonych nitek drgających pulsem. Widzę, jak przesuwasz beznamiętnie różaniec nocy. Kamienne paciorki szlifujesz solą i chowasz pod kołdrą, jak ostatni talizman. Ukrywasz w garści ginącą tęczę, w obawie, że zgaśnie. W podmuchu spojrzy, spopieli się i osiądzie sadzą na palcach. Zasłaniasz oczy przed krzyżem południa i chwytasz w dłonie polarne gwiazdy śniegu, dziwiąc się kruchości dawnych wspomnień. Nocą, gdy wszyscy już śpią, długo siedzisz w kuchni, kryjesz twarz w dłoniach. Czujesz wyraźnie szklany zapach kości. Klisza podwójna skalnym bliźniakom. Wsuń swe nogi w ciepły kamień, w skalne pierze, miękkość słońca, mech i losa. Pamiętam, jak rodził się piasek, łupek i granit, pańczyna smaków pierwszego ognia. Oglądaliśmy to z perspektywy korzenia, rodziny rzeki i kontur wody. Zamknęliśmy w skale wiatr tuż za plecami. Usta wypełnił kamień, oczy wypełnił kamień, kamień uszy i smak. I ostatni wierszyk. Klisza umiera człowiek. Jak mam odejść, by nie poruszyć firanek, by ślad żaden po mnie? Jak mam odejść? Stopami Hermesa lekko i nad piaskiem cicho nim zgaśnie słońce. A może z muzyką, orkiestrą dętą, z fanfarami Jerycha przeciąć uroczyście wstęgę tęczy i powiedzieć, dokonało się. A może jeszcze inaczej, po świcie wraz ze skowronkiem. Kończyć, gdy wszystko się zaczyna. Odchodzić przez trawę wśród szlochania wierzb i modlitw mniszków. A pewnie będzie zwyczajnie przy kolejnej herbacie czy książce nad kalendarzem na przyszły rok, bez zbędnych słów i gestów. Dobra, to jak już się tak rozgadałeś, to opowiedz wszystkim, bo ja wiem, ale powiedz, skąd wziął się nasz pomysł na wspólne występowanie razem? Nasz pomysł na wspólne występowanie razem wziął się z tego, że spróbowaliśmy występować razem i to spotkanie prowadził nasz bliski przyjaciel, tak naprawdę, poeta z Gdańska, nazwiska jego nie wypowiem. Nie, nie możesz, bo to będzie mój wydawca. No i to spotkanie było takie troszkę nie takie, jakbyśmy sobie wymarzyli, ponieważ zadawał dwa rodzaje pytań. Takie, na które mogliśmy odpowiedzieć tylko tak lub nie. W związku z tym niezbyt się rozkręcało to nasze spotkanie. I drugi rodzaj pytań to takie, na które trwały tak długo, że na końcu my zapominaliśmy o co w ogóle pyta autor pytania, a on sam na koniec udzielał odpowiedzi. Także tak naprawdę przesiedzieliśmy to spotkanie i stwierdziliśmy, że może sami zrobimy to lepiej. Po co mieszać w to jeszcze trzecią niewinną osobę? To jeszcze musi czytać nasze wiersze, a my z nami przeczytać dobrze.
Ścisłości te karty możecie Państwo sobie zachować oczywiście, tak? Jak umożemy na Allegro sprzedać za 15 zł. Twoje przebywanie stosunkowo się wydłuża. Staje na baczność męska duma. Zapominasz się. W końcu opadnie emocja lub napięcie. Z automatu celujesz między oczy. Częściej prosto w usta. Bezszelestnie. Bez... Przepraszam? Sprzeciwu. Bez sprzeciwu. Posprzątaj po sobie, zanim się rozmyjesz. Zatrzyj. We mnie. Ślady. Przepraszam. To ja przepraszam. Zatarte były ślady. No, pani dyrektor. Uwaga, pani dyrektor, gospodyni tego domu. To jest tytuł trochę kultury. Jezus, to daliśmy? No. Ja cieszę się, że zostaliśmy, przepraszam. Cieszę się, że zostaliśmy zaproszeni do tego miejsca, bo przepraszam, że po tym wierszu już raczej wrócimy tutaj. Tak? Ta przyjemność po mojej stronie. To ja potem jeszcze powiem historię tego wierszu. Jeśli nie doszło. Słuchajcie. W podłej knajpie piwo smakuje lepiej, bo człowiek szanuje człowieka i rękę poda nieznajomemu, a za każdą kurwę barmanka Jadzia każe wrzucać złotówkę do słoika. Cztery kurwy w jedno piwo. Pani Jadzia uczy kultury. Teraz Państwu powiem, że autentycznie taka knajpa była kiedyś w Policach, nazywała się bardzo swojsko Anakonda. I naprawdę, nie wiem, czy ta pani miała na imię Jadzia, czy to był pan, już nieważne, ale rzeczywiście stał taki słoiczek i jeśli ktoś powiedział tę właśnie kurwę czy coś różnie podobnego, to wrzucał rzeczywiście złotówkę do tego słoiczka i pani Jadzia do tego, niech już będzie pani Jadzia, do tego nie przymuszała, to się robiło, robili to ludzie sami z siebie. I pamiętam, że kiedyś tam byłem, często tam byłem, ale kiedyś byłem tam na meczu, nie wrzuciłem nic. Byłem kiedyś tam oglądać mecz i coś tam nasi spartolili straszliwie. Jakiś człowiek podszedł do tego baru, wyjął 20 zł, włożył do słoika i zaczął kląć. Przedwojenna i z awansu społecznego, ty podzielona Masowieckim i Wałęsą, miotana burzą braków do pierwszego, ty wtłoczona i wgnieciona między klasy, tę robotniczą, tę rolniczą, ciągle zbędna, pomijana przez kolejnych ekip masy, żeby przeżyć, ty bądź trochę wesela, a od Rejmonta chytrości chłopów, od Szeromskiego chęć szklanego portfela, a od Tuwima drwiących okopów, od Słonimskiego naucz się pozbyć dwóch lewych rąk do Bożka Mamony, od Gałczyńskiego naucz się robić wszelkich oszustów w zielone balony. A gdy jeszcze weźmiesz coś dla siebie z Baczyńskiego, Stachury i Chłaski, dostaniesz od Miłosza i Bursy i od nas na stojąco oklaski. A gdy ci przyjdzie
upaść na kolana i rękę po prośbie wyciągniesz niechętnie. Uczyń to z godnością tytana i nie umieraj, lecz proś o wsparcie. Inteligentnie. Nie umieraj nam inteligencją. Nigdy nie próbowałeś pod kołdrą, chowałeś wszystkie stany skupienia. Wiedziałam, że rano się ulotnisz, a może nigdy cię nie było, tylko odciski ciała na pościeli przedostawały się z marzeń sennych. Wystarczy spojrzeć w okno, już nie odtworzysz tego, co tak skrupulatnie traciliśmy, dbając o najdrobniejszy szczegół emocjonalnego pożarcia zamiast zwykłego pocałunku. Możemy zostać kochankami. Proponujesz, zapewniasz, że nie boli. Wątpię w nasze życie w pożyciu. Sparzyliśmy się. Teraz będę stygnąć. Lubię ten wiersz. To odpowiedz. Co mam odpowiedzieć? Nie mam riposty jakąś tutaj. Nie, nie mam żadnej riposty. Nie masz? Nie. Mam pytanie natomiast. No? Kiedy zacząłeś ukry pisać? Nie. Pierwsze wyróżnienie zdobyłam w 98 albo 9 roku. To był konkurs na wiersz o wiośnie. No i fajnie, zabrałaś mi następne pytanie, super. No dostałam wyróżnienie wtedy w gminnym konkursie. I wtedy w nagrodę dostałam jakąś książkę o zajączku. Mam ją do dzisiaj. Potem nie pisałam przez parę lat. Paręnaście. Kolejny wiersz powstał... Ja nie wiem, ja poszłam na warsztaty pisarskie. Ja chciałam, w ogóle bardzo marzyłam o tym, żeby być dziennikarką. Jeszcze byłam na polonistyce ze specjalizacją dziennikarską. Poszłam na warsztaty i tam między innymi prowadził je Tadeusz Dąbrowski. I on w ogóle tak zmuszał, żeby pisać te wiersze. No dobra, dobra, no to coś tam może napiszę, a nie chciałam tego. No i na tych warsztatach powstał pierwszy wiersz. To było chyba w 2008 albo 2009. No,
20 parę. Teraz też mam tyle. Też mam 18 posłat. Od wielu lat. Dobrze, to ja teraz w takim razie Państwu też przeczytam coś z swojej drugiej książeczki pod tytułem Orwo. Pomysł na napisanie tej książki zrodził się podczas skanowania zdjęć z rodzinnego albumu. I nie wiem, czy Państwo zwrócili na to uwagę, ale tak sobie myślałem ostatnio właśnie o tym, że kiedy patrzymy na swoje stare zdjęcia, na których my jesteśmy, to zawsze patrzymy z perspektywy fotografa, a przecież my nie widzieliśmy siebie z tamtej strony. My staliśmy po tej drugiej stronie. Ja starałem się w tych swoich tekstach przypomnieć, jak to te wszystkie sytuacje, które były na tych fotografiach przedstawione, jak wyglądały właśnie ze strony mnie, stojącego przed obiektywem. Książka powstała dość szybko. Tutaj jeszcze raz się nawiążę do wypowiedzi pana Jacka. 2 miesiące chyba, naprawdę, ale to była książka pisana w takim amoku poetyckim, ja pisałem codziennie. Zawsze, to troszkę będzie brzmiało dziwnie, ale zawsze wieczorem, cały dzień zbierałem pomysły, a wieczorem siadałem, zapalałem lampę naftową. Naprawdę. Zapalałem lampę naftową, ponieważ zapach nafty zawsze mi się kojarzył z dzieciństwem, o czym za chwilkę będzie w pierwszym wierszu. I zbierałem te wszystkie pomysły i układałem w jakiś tekst. Strasznie zmęczyło mnie to Orwo, fizycznie przede wszystkim. Bo zaczynałem pracę wtedy, kiedy dom już usypiał, więc kładłem się spać w okolicy 3, 4, a 5, 6 wstałem do pracy. I zmęczył psychicznie, bo to jednak takie troszkę grzebanie w swoim dzieciństwie. I potem bardzo długo próbowałem się wyrwać z tej poetyki, którą obrałem w tej książeczce. Udało się to po 5 latach. Dobrze, w takim razie Orwo niech będzie. Prolog. Te wiersze nie mają w sumie tytułów, tylko 2 posiadają takowe. Reszta to numery. Ponieważ, tak jak powiedziałem, to jest książka, która jest napisana w całości. Ją się fajnie czyta od początku do końca. Ale jestem skromny. Ale ciężko jest wyciągnąć z tego jakiś wiersz, który będzie sam się bronił. Tak jak improwizując The Wall z Pink Floyd. W całości rzecz genialna, ale wyciągnijcie Państwo jakąś jedną piosenkę. Another Brick in the Wall. Koniec. Ewentualnie. Jakoś tam jeszcze jedno możemy znaleźć. Prolog. Zapach nafty kojarzył mi się z tym, jak zabierano światło na czas dobranocki. Gromadziliśmy się wtedy wszyscy przy płonącym kloszu, tak by móc zobaczyć wreszcie swoje twarze. Przydałoby ci się coś takiego. Odcięcie od Facebooka na parę minut. Kiedy Polska była na kartki, czy wspomniałaś? Matka robiła nam całe blachy czekolady z mleka w proszku, bo ono nie było zakazane. Jej smak nie przypominał niczego, co jadłem ani wcześniej, ani potem. A zwłaszcza czekolady. Plastikowy żołnierzyk całkiem nieźle wchłynął z wysokich pięter. Uwiązany do spodochronu bawełnianej chusteczki, dopingowany przez chmarę dzieciaków na dole. W sumie bawiliśmy się tym nieźle, ale zdarzało się, że spadochron się nie otwierał. Też się tak Państwo mówiliście, pewnie. Ale to jest smutne z tym spadochronem. No proszę o mnie, że plastikowy już nie przesadza. Się dopatrujesz drugiego dnia w wierszu. A, dopatruję się, no. Miałeś myśli samobójcze wtedy? Żołnierzyk miał. Dlatego nie otwierał spadochronu. Naprzeciwko jasne piwko. Wywołuje wojnę przeciw wyrastaniu ze spodni i z dzieciństwa. Trzymałem jej kurczowo dziecięcymi palcami dobre kilka lat. Raz, 2, 3, dorastasz ty. Enduerike fako. A taki erotyk teraz będzie, erotyk dziecięcy. Wkładaliśmy tak, ja szybko dojrzałem. Wkładaliśmy dmuchawce do ust, wypełniając jej nimi po brzegi. I wydymając policzki, by nie zakrztusić się białą watą. Potem na komendę wypuszczaliśmy powietrze, rozdmuchując koło chmurę nasion. Zapłodnialiśmy łąkę. Nie, tego pomostu już nie ma. Jak się pojawiłem, był przez chwilę, załatał się jeszcze na kilka wspólnych ze mną zdjęć, a potem raptem zniknął. Ale tu sfotografował się z moim bratem, który jeszcze mnie nie znał. I z ojcem, który też mnie nie znał. Jakąś piękną dziewczyną w krótkiej spódniczce i figlarnym uśmiechem.
Oj, tato, tato, żeby taką ładną mamę nam znaleźć. Każdy z nas chciał być Jankiem. Ostatecznie Grigorim. By robić głośną brum-brum pod kocem rozpostartym na rozstawionych w pokoju krzesłach. Często szliśmy na kompromis. Bywało jednak i tak, że w naszym czołgu było czterech Janków i żadnego psa. No i tutaj jest dedykacja dla pierwszego rzędu. Aż zamknęłaś oczy. Nie mieliśmy komputera, narkotyków, MP3-ek, kolorowej telewizji, internetu i telefonów komórkowych. Mieliśmy siebie i czas. To ja mam pytanie. Po co napisałeś te wiersze? Żeby powspominać, czy żeby rozliczyć się z przeszłością? Bo mnie najszło. Najszło cię? Najszło mnie, tak. Nie miałem złego dzieciństwa. Nie miałem MP3-ki, nie miałem dostępu do internetu, zablokowali mi. Narkotyków nie miałem, to najbardziej żałuję. Nie wiem, chyba raczej wspomnienie bardziej. Nie wiem, czy chciałem się rozliczać z czymkolwiek i z kimkolwiek. To się właśnie chyba próba, tak jak powiedziałem, spojrzenia na te wspomnienia z tej strony, w której naprawdę byłem. Nie od strony fotografa, tylko przypomnienie sobie całej sytuacji, która towarzyszyła zrobieniu tych wszystkich zdjęć. Dobra, to dla kogo to napisałeś? Kto ma być adresatem tych wierszy? Dla czytelników. No dobrze, ale myślisz, że każdy to będzie czytał? Każdy zrozumie? Na przykład no tutaj młodzież nie może nie wiedzieć, o co chodzi. Z tego, co wiem, będzie to czytała jako podręcznik do historii. Dobra historia, tak? O dinozaurach. Znaczy, ostatni występ, naprawdę. Moje cierpliwość doszło do zenitu. Dostaję zwrotne informacje na temat tej książki i rzeczywiście, tak jak mówisz, to moje pokolenie, czyli tych emerytów, tych dinozaurów, przyjmuje ta książka bardzo, bardzo osobiście. Chyba nawet nie próbuję dopatrywać się jakichś tam artystycznych wzniesień moich. Przecież piękne wiersze napisałem. Aha. Wyczuwam sarkazm. Ale... moja mama była zachwycona. Raczej szukają samych siebie w tych tekstach. A teraz piosenka Roberta Kaczyńskiego o... opisali właśnie. Co pan piszesz w tym zielonym kapowniku? Co pan piszesz, co pan słuchasz? Czy mnie ci podpatrujesz? Czy pan wariat, czy pan kapuś? Czy poeta? A poeta? No to wszystko już rozumiem. Czemu głupio jakoś patrzysz przez patrzałki, przez te czarne zakurzone okulary? Co tam piszesz tak się głupio uśmiechając? Co tam paskrzesz swoim długopisem czarnym? Ej, poeta, napisz lepiej, co się oszucił, że jest szary i to dupy zresztą po co? Tak to mówię, wy najlepiej pana świecie, że jak źle jest, to się wódę leje na co. Wy poeci niby lepsi, kulturalni, bo w kasetach was drukują, w książkach grubych. Nikt tych książek nie kupuje, no to po co tak rysujesz w tym zielonym kapowniku? Coś ty głupi. Yeah.
Menadżer liczy nam cały czas. Czas. Cudzysłowie menadżer, nie mamy menadżera. Ale to nas jest następna impreza i musimy... Gdzie? Rzeczywiście... U nas pokoju. Numer? 3. Gdzie adres? Studio 3. Zielony kajecik. Ja mogę poczytać. Ja chcę zaśpiewać coś. No to śpiewaj szybko, a potem ja poczytam. Nie, chciałbym Państwu zaśpiewać jeszcze jedną swoją piosenkę. Choć musimy ten program rzeczywiście troszkę skracać, jak widzę, bo tu jesteśmy w pojmie, więc zostało nam 20. Zostało nam jeszcze około 20 minut. Ale chciałem tę piosenkę Państwu zaśpiewać, bo ona się napisała. Ja nie wiem jak. Ja wracałem z pracy, włączyłem dyktafon i ją sobie zaśpiewałem w lesie. W lesie, nie było świadków, więc na idioty nie wyszedłem. Cała, od początku do końca. Tak się nie dzieje, ale tak się stało. I nie wiem, czy ona jest, to jest najgorsze. Dojrzewa mi się rumienie, więc rób ze mną co chcesz. Nie wczytuj się w głupi napis sterczący z oczu, to tylko obłęd przypadku. Twoja druga połowa, mocna strona, nawet mnie lubi. Nawet jej koleżanki, nawet twoje koleżanki, które stworzyłeś, nadałeś imię i szeptane przyzwolenie. Na chwilę dziś ja mogę stać się twoim tworzonkiem i pocieszną imaginacją promili.
Jak zwykle mnie nie oswoisz, kotku. Moje łóżko jest po to, aby nas rozdzielić. Jestem już starsza od twojej córki. A ja mam pytanie, doktor wiersza. Słucham. Bo wiem, że przestawiłeś ten wierszu. Pewne frazy. Za moją namową. I powiedz, jak często to się dzieje? Bo ja cię bardzo często przekonuję do tego, żebyś coś zmieniła w wierszach i nigdy tego nie robisz, a to się stało, tak? Dobrze, raz się dałam namówić. Myślałem, że raz się dałaś naprawić. Nie, to chyba była dobra zmiana. Bo wiesz dlaczego dobra? Bo mogę go drugi raz... Kolejna dobra zmiana. Tak, mogę go drugi raz opublikować. Aha. Bo wcześniej był w pierwotnej wersji opublikowany, a w takiej jeszcze nie. No teraz śluby na niby mogą być? Mogą być. Tak, muszą, nie? Scenariusz tak sobie poszedł. No. Śluby na niby. Moje tak to 4 litery, część ciała bez pokrycia. Znieczuliłam się na rodzaj męski, wszystkie oświadczyny wyrzucam do kosza. Silnymi torsjami zwracam pierścionki, cieszą się popytem na Allegro. Oszukując narzeczonych, zabawiam się z kolegą na kuchennym stole. Cieszymy się z najlepszych smaczków. Jemu zawsze może stanąć serce. Po raz kolejny nie uwierzył, że to mój pierwszy raz pod wpływem nieświadomości. Budzę się rano, o kurwa, moja głowa, chyba się powieszę na świętym węźle małżeńskim. Kochanie, wracam do domu. Jeszcze? Dobrze, dobrze. Szukam coś. O, to jest ten, co jak jechałam na Białoruś, właśnie jak wyskakiwałam z pociągu. Słucham? Na racie lotu? Pociągi nie latają. Nie, bo wtedy przed noclegiem na dworcu, jak milicjanci mnie pilnowali, żeby mnie nie okradli. Żeby mnie nikt nie okradł. No nie, tam milicjanci mnie nie okradli. Milicjanci byli fajni. No. Obstawy miejsca mi też chciałam. Nie? No. Dogadałam się. Nie, bo miałam taki właśnie etap w swoim życiu. Po wielu, wielu latach udało mi się obronić magisterkę. A dążyłam do tego dłużej niż taki normalny, potencjalny student. No i wtedy stwierdziłam, że ścinam włosy całkiem na krótko, robię sobie tatuaż i wyjeżdżam na Białoruś. No i pojechałam sama. Kilka nocy spędziłam w podróży, spałam na dworcach i tak dalej. No, z tymi centami tam sobie gadałam. No i tam no, czasami musiałam trochę długo czekać, więc napisałam wiersz. Poza nocą. Myślisz, że możesz mnie złapać za gwiazdy, bo prześcieradło granatowe i przestrzeń mieni się w oczach, tak jak ty się zmieniasz. Wyprałam pościel, już cię nie poznaję. Wyskakuję w przepaść nieprzygotowana. Przede mną nic. Boli, rozchodzi się po kościach. Kiedyś rachowałeś mi żebra według rachunku twojego sumienia. Gdy ze szczęścia nie mieliśmy czasu. Spójrz na zegarek, ten długi pociąg między nami już dawno zmienił tor do stacji innego snu. Nie uczyniłeś mnie ślepym. Dzięki ci za to, Panie. Nie uczyniłeś mnie garbatym. Dzięki ci za to, Panie. Nie uczyniłeś mnie dziecięciem alkoholika. Dzięki ci za to, Panie. Nie uczyniłeś mnie wodogłowcem. Dzięki ci za to, Panie. Nie uczyniłeś mnie jąkałą, kuternogą, karłem, mchem, ani niczym z fauny i flory. Dzięki ci za to, Panie. Ale dlaczego? Czyniłeś mnie Polakiem. Gdy wieczorne zgasną zorze, zanim głowę do snu złożę, modlitwę moją zanoszę Bogu, Ojcu i Synowi. Dopierdolcie sąsiadowi, dla siebie o nic nie wnoszę, tylko mu dostajcie proszę. Kto ja jestem, Polak mały, mały, zawistny i podły. Jaki znak mój krwawy gały, oto znoszę swoje modły do Boga, mała i Syna. Zniszcie tego skurwysyna, mego rodaka, sąsiada, tego wroga, tego gada, żeby mu okradli gada.
sklep, żeby dostał cegłą w łeb, żeby mu się skórka strzany i w ogóle, żeby miał marnie, żeby miał ejca i jaka, oto modlitwa Polaka. Mnie palcami, nawet porcjami, tak jak swoją własność. Palcami zachęcasz, by mnie odchodziła jak dawniej. Będzie. Zostaniesz do jutra rana i tak pozostanie ta, co nas rozdarła. A gdy już zapomnę, że kiedyś istniałeś, wrócisz do mnie nocą, gdzieś w środku poskładasz już w niewspólnym śnie. Sklep narożny. Nawet w środku nocy można dostać tu flaszkę albo wyjść. Albo inne i drugie, w dowolnej kolejności. A Zygmunt, ten z kiosku co noc, ryzykując oszpecenie twarzy, zyskuje zaś pół litra marzeń o tym, że jutro zamknie już pudełko z gazetami i że wszyscy tylko będą mogli, a on to i będzie miał. Bo powiesi na kiosku kartkę. I to wy możecie, a ja to was mam. I będzie trzymał na leżaku pod palmą z czystą szklanką whisky. Ale pan Zygmunt rano wraca do pudełka z gazetami. Nie wiesz, a kartki. Wrasta. Ostatni wiersz. To ostatni wiersz, jaki do ciebie piszę, kochanie, wydawało mi się kiedyś naturalnym stanem, na przekór urzędom nieuwzględniającym stanów wzniosłych. Już nie mamy wspólnych problemów. Po tylu latach skupiłam składnie, bo nic się nie układa, oprócz twoich przemyśleń w walizce. Masz czas do jutra, choć wiem, że wrócisz. Sama ciebie zaproszę. Będzie jak dawniej. Poczujesz, że to nie ty mnie przytulasz, ale nie powiesz. Złamiesz język na kolejnym przekłamaniu rzeczywistości. Poukładasz sny w poduszki. Po swojemu pogubisz, oddasz noc. W małych miasteczkach ludzie mają małe knajpy. W małych knajpach duże piwo. Mali ludzie i sprawy. Płoć panie brała jak szalona raz za razem. Ktoś szepcze do wnętrza kufla. Spierdoliło sobie życie. Możesz zostać z nią, zawsze układać ciała do snu, rozbierać z nadmiaru złudzeń, poznawać, rano pytać o stan, imię, ewentualnie przy czarnej kawie trzeźwieć przy bladym świetle. Upijać się do nieprzytomności, zlizywać z ust kochanków, naznaczać sobą, by była tylko twoja, zanim wróci dzień. Możesz zostać z nią, więc nie potykaj się o moje ramię. Pani Ania jest zapracowana. Dwa etaty i pracę bierze do domu. Pani Ania chce mieć dziecko, ale nie ma czasu go urodzić. Pani Ani marzy się o wypożyczalnie dzieci. Codziennie oszukuję męża, siebie, szukam, gubię się w tobie. Kolejny raz zrobię ci dobrze, kochanie, ona też się nie dowie. Zetrzyj mnie z siebie, zbierz, poukładaj myśli zgodnie z ostatnim numerkiem. Skończ. Niech słyszą, że nie istniejemy. Kiedy umierała pani Zosia na parteru, za to jej syn pieczyna podkradł rentę i na chleb brakowało, z czego jeszcze czynsz i światło litości nie ma. Transmitowali jej zmianę warty.
Pani Zosia umarła przed telewizorem. Pięknie grały werble. Defragmentacja. Nastaw budzik, zbudzimy się tam, gdzie nas już nie ma. Poskładamy nasze pościele, strzepiemy kurz ze snów. Z czystymi kartami pójdziemy do pracy, do życia, swoich nowych imion. Zgubimy gdzieś pamięć, dopiszemy inną. Bez skojarzeń, domysłów, głupich dźwięków, złudy. Teraz już nie będzie pustych liter bezpańskich. Nazwiesz mnie od nowa. Wysylabizujesz, zatwierdzisz, zapiszesz w swym systemie. Nie kopiuj, nie wycinaj, nie zwiększaj rozdzielczości. Przejdę do nawiasu, nim postawisz kropkę. Zasłoń okna, niech zabrzmi tylko dźwięk. Niech myślą, że płaczesz z rozkoszy. Sińce zajdą szybciej niż myślisz. Przeproś. Nazwij mnie wierszem lub wzorem matematycznym. Podziel przez ułamek drgań pierwiastków bez wstydu. Przemnóż przez ilość grzechów popełnionych na mnie. Nie musisz nas ubierać w słowa. Nie jesteś poetą. Niedoszłym jesteś. Niedoszłam. Od progu już pozbywasz mi ubrania, imienia i godności. Jestem jednym z tych, którym stawiasz pod murem na ostrzu. Rzucam cię jak kolejnego papierosa w kąt usuwam. Nie strzepuję z ciebie popiołu. Niech iskrzy. Jeszcze poczujesz miętę. Potem zgaś nas. Będzie następny. Przyjdę jak zwykle. Zdejmę jak zwykle płaszcz, buty w kąt. Znów się o nie potkniesz. Wyjdę jeszcze swoim psem. Ty w tym czasie zrobisz herbatę ze swojej półki, z książkami. Nic nie przebyło. Telewizja. A potem zaczniesz mówić. Czy mogłabyś na kwadrans choć przed tym, jak zaczyna cię rżnąć, przestać opowiadać o swoim mężu? Naucz się odchodzić ordynarnie. Jak prawdziwy facet uderz mnie bez słowa, zawsze mogę odmówić modlitwę o szczęśliwe nieskończenie. Wystarczy, że zdmuchniesz mnie z wczorajszej pościeli i szepniesz: ty kurwa, znowu mnie zdradziłaś. Możesz iść. Klucz wrzuć do skrzynki, już cię nie kocham. Zabiłaś ją. Wystygła. Kawa. W swojej niemocy twórczej spodziewam wiersz. Nie jest to doskonałe, w sumie to nawet nie jest to dobry wiersz. Tak naprawdę, gdy go teraz czytam, to mój najgorszy wiersz. Ale przynajmniej wiesz już, że nie jestem bezpłodny. Powie, że będzie pamiętał o tobie, że będzie pilnował twojego domu, podlewał kwiaty i przychodził na twój grób.
to znaczy, że całe życie byłeś sam. Bo jeśli będziesz umierał, to musi być ktoś taki, kto weźmie cię za rękę i powie: umrę z tobą. Bo tylko tak umierającemu można powiedzieć. Wtedy może zdążysz jeszcze pomyśleć, że byłeś chociaż z jednym człowiekiem. I powiem to, co mówię od wieków. Nikt nie umarł z miłości, tylko z jej braku. Kiedy cię spotkam, co ci powiem, że byłeś światłem moim Bogiem, że jesteś światłem moim Bogiem. Jesteśmy, zawiruje jeszcze raz.
Będziemy. Będziecie. Dziękuję bardzo.